Jaką skargę wnosicie przeciw temu mężczyźnie? Jakie jest oskarżenie? Co zrobił ten człowiek? Ten człowiek to wielki złoczyńca! Więc osądź go, osądź piłaczy! Przecież macie swe prawo, więc wy go sądźcie. Przecież ci dobrze wiadomo, nie możemy nikogo zgładzić. Tylko ty możesz wydać wyrok śmierci na tego człowieka. On podburza ciągle nasz naród, nie chce płacić podatków Rzymianom. Mówię, że jest naszym królem, a przecież to Cezar jest naszym królem. Nie płacił podatków Rzymowi, wymówi, że jest naszym królem. Czy ty jesteś królem Judei? Ja tobie też zadam pytanie. Czy mówisz to wszystko od siebie? Czy wiesz to od innych? Czyż może jestem Żydem? Ciebie oskarża twój naród. Powiedz mi, czym zawiniłeś? Jaka twa wina? Podatku Rzymowi, wymówi, że jest naszym królem.
wszystkie tego człowieka. Mówicie, że zbrodniarz, że winny. Tymczasem ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zwyczaj, że na każdą Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Wychłoszczę go więc i uwolnię, uwolnię Jezusa. Jeżeli go ułaskawisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Ten, kto ogłasza się królem, staje się wrogiem, wrogiem Cezara. Jeżeli go ułaskawisz, nie jesteś przyjacielem Rzymu.